wczoraj w telewizji, dowodzi jego aktualności. Dyskutowały ze sobą dwie osoby w towarzystwie redaktora, który prowadził ten program. Dyskutowano o bardzo aktualnej kwestii napływu muzułmanów do Europy i jedna z rozmówczyń zaproponowała, w obawie przed tym, co to za sobą niesie, delegalizację islamu. Dla uargumentowania swego postulatu posłużyła się tym, że w Koranie są obecne miejsca nakazujące wycinanie ludzi niewiernych. A w tym momencie prowadzący program powiedział, że przecież z podobnymi tekstami możemy się spotkać również w Starym Testamencie. I to jest właśnie jeden z często poruszanych argumentów dotyczących Boga. Boga starotestamentowego, tak próbuje się oddzielać tego starotestamentowego, nowotestamentowego i zarzuca się właśnie Bogu przedstawionemu w Starym Testamencie okrucieństwo, zarzuca mu się brak litości. No, to, że jest Bogiem krwawym, zupełnie przy tym ignorując nowotestamentowe deklaracje Pana Jezusa że kto widział jego Pana Jezusa ten widział Ojca że on Jezus i Ojciec niebieski jedno są temu właśnie tematowi chcemy się dzisiaj przyjrzeć bliżej tym starotestamentowym sprawozdaniom jakże trudnym do przyjęcia nawet dzisiaj może nawet zwłaszcza dzisiaj w dobie kiedy tak wysoce sobie cenimy ludzkie życie trudno do nich przekonać się nawet wielu chrześcijanom, mają z tym problem. Może to też jest powód, dla którego wielu z nich lekceważy sobie Stary Testament, chociaż moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. Przyjrzyjmy się więc zatem dzisiaj tematowi, problemowi tak zwanej klątwy. Klątwy miejsc, miast, ludów przeklętych. I tego, co w wyniku klątwy ich spotkało. Czy da to się jakoś wyjaśnić? Muszę tu powiedzieć, że sam jestem kiedykolwiek ten temat poruszam, taki wewnętrznie spięty. Mam coś na ten temat do powiedzenia, ale zawsze się boję, czy zostanę właściwie zrozumiany. Zawsze się boję. Czy ja sam dobrze ten temat rozumiem, czy przez moje zrozumienie, a może niezrozumienie tematu, ktoś no, nie nabierze jeszcze większego dystansu do Boga, niż ma zamiast się do niego przekonać mimo wszystko. Ale taką moją wewnętrzną modlitwą jest, żeby Bóg te nasze rozważania dzisiaj wspierał. Chcę zacząć od trudnego tekstu, ale po nim przyjdą jeszcze trudniejsze. To tekst z Księgi Piątej Mojżeszowej, z rozdziału siódmego i tam czytam od wersetu pierwszego. Gdy Pan Bóg Twój wyprowadzi Cię do ziemi, wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. To są słowa, które Bóg kieruje przez Mojżesz do Izraelitów, którzy mają opuścić Egipt, którzy opuszczają Egipt, a mają zająć ziemię obiecaną, Kanaan. A więc, gdy Pan wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed Tobą wiele narodów: hetejczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Pyrezyjczyków, Chiwijczyków, Jebuzyjczyków. Siedem narodów liczniejszych i potężniejszych niż Ty. I teraz. I wydaje Pan, Bóg Twój, Tobie, i Ty je wytracisz. Obłożysz klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. To werset drugi. Werset 16 jeszcze mocniej chyba to wyraża. Pochłoniesz wszystkie te ludy, które Pan, Bóg Twój Tobie daje, nie pofolguje im Twoje oko, nie będziesz im służył, nie będziesz służył ich Bogom, bo byłoby to dla Ciebie sidłem. Już tu widzimy, choćby w tym 16 wersecie w tym wezwaniu do pochłonięcia tych ludów, być może jakąś taką sugestię, powodu dla którego tak srogi wyrok na nie spadł, a mianowicie, żeby pozostawienie ich na tym samym terenie, na którym miał mieszkać Izrael, nie skłoniło z czasem Izraela do służenia bogom tych ludów, do wyboru tamtej reliki. Oczywiście dzisiaj. W pluralistycznym społeczeństwie ktoś powie, co za problem, żyć w społeczeństwie wieloreligijnym. Ale jeśli byśmy bliżej mogli poznać, mieli czas na bliższe poznanie religii i praktyk ludów kananejskich, zobaczylibyśmy, że jedną z popularnych praktyk powszechnie stosowanych było składanie dzieci w ofierze ku czci Boga Molocha. Nie wiem, czy tak chętnie obcowalibyśmy nawet dzisiaj z religią, w której byłoby to normalne, by składać własne dzieci w okrutnych ofiarach dla swojego bóstwa. Klątwa. Te narody spotkała właśnie za to klątwa. Nakaz całkowitego zniszczenia wszystkich, ale też wszystkiego, co było nią obłożone wszystkiego, co należało do tych obłożonych klątwą. O straszliwym wymiarze klątwy przekonujemy się, czytając choćby Księgę Jozułego. Otóż w tej Księdze, w rozdziale 6, wersecie 18, Księgi jozłego. czytamy słowa. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co oburzyliście klątwą, abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili go w nieszczęście. I werset 21. I wyrżnęli do nogi ostrze miecza wszystko, co było w mieście, mężczyzn i kobiety, młodych i starych, woły, owce i osły. Prawda, że to są jeszcze mocniejsze sformułowania niż poprzednie? Które jedynie mówi... Wytracisz, a tu już bardzo wyraźnie, mężczyzn, kobiety, młodych, starych, a nawet zwierzęta. Myślę, że, zwłaszcza na owe zwierzęta, które miały być wytracone, co do których ktoś powiedziałby: a co one winne, już sam ten fakt powoduje u wielu dzisiaj z takim ekologicznym, zwłaszcza nastawieniem, no, powstanie dużego dystansu do Pana Boga. Dlaczego nawet zwierzęta miałyby być wytracone? Yy, oczyśćmy, że tak powiem, sobie przed pole do dalszych rozważań, próbując znaleźć odpowiedź na to pytanie. Czy Pan Bóg nawet zwierzęta chce obkładać klątwą, nawet w ogóle mu na nich nie zależy, nie liczy się z nimi i z ich bólem, strachem itd., że nawet je każe wytracać? Otóż są też inne fragmenty w Piśmie Świętym, które pokazują, że Pan Bóg jednak liczy się ze zwierzętami. Nawet przykazanie Boże o święceniu dnia sobotniego mówi, żeby w tym dniu odpoczywał nie tylko człowiek, nie tylko ci, którzy służą w jego domu, ale nawet zwierzęta, żeby miały czas na swój odpoczynek. Ponadto w księdze Jonasza przecież czytamy również, że Jonasz w jakimś sensie był troszkę na Pana Boga obrażony, że ten zdecydował się w końcu nie zniszczyć Niniwy i jej mieszkańców. I w którymś momencie Pan Bóg próbuje go pouczyć, i tam końcówka księgi Jonasza, czwarty rozdział. Pan Bóg z pewnym wyrzutem zwraca się do Jonasza, że Jonasz żałuje jakiegoś krzewu rycynowego, prawda, który jednego dnia wyrósł, a drugiego dnia łusek, a nie żal mu miasta, w którym żyje 120 tysięcy ludzi, a nadto wiele bydła? Słowa te pokazują, że Panu Bogu żal nawet zwierząt. Dlaczego więc tutaj właśnie w przypadku Kanaanu nakazuje wytracić nie tylko ludzi, ale nawet zwierzęta. Być może ślad na znalezienie rozwiązania ku temu jest w tym, choćby w ówczesnych prawach, choćby w kodeksie Hammurabiego, starożytnym kodeksie babilońskich praw. Kulturowo przecież bardzo w to było wszystko bliskie e, ówczesnym wydarzeniom. Otóż tam jest powiedziane, że gdyby ktoś kogoś oskarżył o czary, i to ten oskarżony miałby się udać do rzeki, to był tak, taki sąd Boży, prawda, gdzie, gdzie jeśli utonął w tej rzece, znaczy, że był winien, i wtedy, jeśli by utonął w tej rzece, to ten, który go oskarżył, miał prawo zabrać jego majątek. Gdyby natomiast nie utonął i wyszedł z tej wody, to znaczy, że ta woda go oczyściła, bogowie go oczyścili, to z kolei ten, który oskarżał, musiałby ponieść śmierć. Najistotniejsze w tym jest jednak to, że ten, który oskarżał na wypadek potwierdzenia się winy uoskarżonego, ten, który oskarżał, miał prawo zabrać jego majątek. A więc zabieranie majątku należącego do tych, którzy byli o coś oskarżeni, na wypadek potwierdzenia się oskarżenia, było ówcześnie praktyką zupełnie powszechną. A tu widzimy sytuację, w której Pan Bóg obkłada jakieś miasta klątwą, ich ludzi obkłada klątwą i, i, i giną nie tylko oni, ale nawet ich majątek, czyli nawet ich owce, woły, żeby Izrael ich nie brał. Myślę sobie, że dlatego, żeby Izraelowi nigdy nie przyszło do głowy, że opłaca się zabijać ludzi obłożonych klątwą. Pan Bóg nigdy nie chciał czegoś takiego, żeby czasem Izraelowi nie przyszło do głowy, a obłóżmy sobie kogoś klątwą, jeszcze się na tym wzbogacimy. Nie chcę tego tematu rozwijać, bo myślę, są jeszcze ważniejsze, jest jeszcze jeden fragment jeszcze mocniej chyba pokazujący całą tą przerażającą twarz klątwy. To piąta Mojżeszowa, rozdział 2, werset 34. Rozdział drugi, werset 34. Zdobyliśmy w tym czasie wszystkie miasta, obłożyliśmy klątwą każde miasto, wszystkie zburzyliśmy, wysieliśmy w pień, mężczyzn, kobiety, dzieci, nie pozostawiliśmy nikogo przy życiu. Nie tylko więc ludzie byli obłożeni klątwą, miasta były obłożone klątwą, były, były burzone, zwierzęta były nawet zabijane I, i, i ludzie wszystkich w każdej kategorii wiekowej. To coś bardzo, bardzo strasznego, klątwa. Jak w ogóle w tym wszystkim zrozumieć, że te nakazy pochodziły od samego Pana Boga? Wielu, jak powiedziałem, dlatego z tych powodów zaczyna w Pana Boga wątpić. A zwłaszcza w Boga Starego Testamentu, w Stary Testament. Otóż chcę takie trzy tezy postawić. I je pokrótce uzasadnić, które mogą, mam wrażenie, pomóc nam spojrzeć na to wszystko w jakiś właściwych proporcjach. Otóż, po pierwsze, dowiemy się dzisiaj, że nie każdy, kto mu groziła klątwa, nie każdy, na którego klątwa spadła, musiał zginąć. Po drugie, że klątwa jest jedynie bożą, adekwatną, równoważną odpowiedzią na inny, równie straszny problem, którego Bóg nie wywołał, ale na którym musiał zareagować. I po trzecie, że przekleństwo i jego skutki są kwestią wyboru, ale nie wyboru tego, który przeklina, ale wyboru tego, który został przeklęty. Tak wybrał. I tak podejdźmy do pierwszej postawionej przeze mnie tezy, a mianowicie, że nie każdemu, komu groziła klątwa, musiał ginąć. Otóż, Przykłady tego znajdujemy choćby w księdze Jozuego w XI rozdziale, i tam werset 19 i 20. Nie było miasta, które by zawarło pokój z Senami Izraelskimi z tych miast kananejskich. Prócz Chiwijczyków mieszkających w Gibeonie, wszystkie inne wzięli oni w walce orężnej, bo Pan sprawił, że serce ich było hardy, tak iż prowadzili wojny z Izraelem. Aby obłożył ich klątwą miasto i aby nie było dla nich litości, by ich wytracono. Jak Pan nakazał Mojżeszowi. Tu dowiadujemy się z tego fragmentu, że wszystkie miasta, które stawiały opór Izraelowi i były obłożone wcześniej klątwą, zostały w końcu pokonane, a ich ludność wytracona i ich mienie. Poza jednym miastem, które przecież początkowo też było obłożone klątwą. Poza narodem Chiwijczyków, poza Gibeą. A jednak oni nie zginęli. Dlaczego? Bo nie stawili oporu, bo zawarli y, y, przymierze. Należy z tego wnosić, że inne miasta, choć obłożone klątwą, gdyby też nie stawiały oporu, gdyby ich serce nie było harde, też być może nie uległyby zniszczeniu i wytraceniu. Zresztą przykłady tego mamy jeszcze inne pośród właśnie narodów kananejskich. Mamy choćby w o pierwszym mieście obłożonym klątwą. Mamy sytuację, gdy jedna z jego mieszkanek, wcale nie najlepszej reputacji, bo prostytutka, ona jednak nie została zabita. Jej mienie nawet ocalało, nawet jej bliscy, gdyż okazała wiarę w prawdziwego Boga i okazała pomoc, Y, właśnie y, narodowi izraelskiemu nie musiała zginąć i nie zginęła, chociaż jej miasto i naród zostało obłożone klątwą. A więc droga do ocalenia była otwarta. To jedynie harde serca stawianie oporu y, spowodowało, że spotkało ich, co spotkało. Ktoś może powiedzieć, no ale dlaczego nie mieli stawiać oporu w końcu bronili swojej własności? Pytanie: czy bronili swojej własności mienia i ziemi, czy też bronili swojego stylu życia? Religii, powodowanego religią, a między innymi prawa do zabijania własnych dzieci w kulcie Molocha. Czy Bóg miał to tolerować? Dzisiaj wielu ludzi mówi, Panie Boże, czemu dopuszczasz do pewnych nieszczęść, do pewnych tragedii na skalę całych narodów, do pewnych okropieństw? Dlaczego widzisz i nie grzmisz? W tamtych czasach Bóg widział i wreszcie zagrzmiał. Dlaczego wielu ludzi ma o to dziś pretensje? A więc ci ludzie nie musieli ginąć, gdyby otworzyli bramy. Ci ludzie nie musieli ginąć, gdyby jak Giba zawarli przymierze z Izraelem. Ci ludzie nie musieli ginąć, gdyby liczyli na łaskę Bożą tak jak liczyła Rachab z Jerycha. W końcu nie musieli ginąć, gdyby poddali się w skrusze, wyrzekli swych bóstw. Zostaliby przy życiu oni i nawet ich dobytek. Inny z kolei fragment, i tu przechodzimy do drugiej tezy, która mówi, że klątwa jest jedynie Bożą adekwatną odpowiedzią na coś również strasznego. I tą straszną rzeczą jest po prostu grzech. Grzech, którego Bóg nie wywołał, ale musi na niego zareagować. Musi na niego zareagować. Reaguje teraz i zareaguje w przyszłości i wieczności. Otóż w Księdze Piątej Mojżeszowej, w rozdziale 13. Czytamy następujące słowa. A jeśli byś usłyszał od 13 wersetu, czytam, że w jednym z Twoich miast, które Pan Bóg twój daje ci na mieszkanie, mówi się: wyśli mężowie niegodziwi spośród Ciebie i zwodzili mieszkańców swego miasta, opowiadając Chodźmy słuszmy innym Bogom, których nie znacie. To gdy wyśledzisz, zbadasz, dowiesz się dokładnie, okaże się prawdą i rzeczą pewną, że taką obrzydliwość uczyniono pośród Ciebie? to bez litości zabijesz mieszkańców tego miasta ostrzem miecza, obłożysz je klątwą. Wszystko, co w nim jest, także jego bydło, zabijesz ostrzem miecza. Jego łup zgromadzisz na środku placu, doszczętnie spalisz to miasto z jego łupem, jako ofiarę całopalną. I nie będzie nawet odbudowane. Nie przylgnie do twojej ręki nic z tego, co obłożono klątwą. Po pierwsze, ten fragment mówi... Że Pan Bóg jest sprawiedliwy, że klątwa groziła nie tylko innym ludom poza ludem izraelskim, ale nawet samym Izraelitom, gdyby chcieli odstąpić od, od, od Boga i głosili obce bóstwa wraz z ich praktykami, jakimi już mówiłem. Kolejny raz widzimy, że dotyka ona wszystkiego, absolutnie wszystkiego. Nie ma prawa pozostać nawet śladu po tych, Obłożonych klątwą i po ich mieniu, tak, żeby nawet nikomu nie przyszło do głowy, że tacy ludzie kiedyś istnieli, bo być może wtedy przyszłyby im do głowy również tym kolejnym pokoleniom to, w co wierzyli, a być może chęć na praktykowanie tego samego. Ale ten fragment pokazuje również coś innego. Pokazuje jeszcze, że zanim dochodzi do tych wyroków, jakże wydaje się surowych, jednak Pan Bóg nie działa pospieszny, Pan Bóg działa sprawiedliwie. I swój wyrok wydaje dopiero, kiedy sprawa zostanie dokładnie wyśledzona, zbadana, kiedy przekonamy się, że rzeczywiście miało coś takiego miejsce, dopiero wtedy to może nastąpić. Tak na marginesie, czy my dzisiaj w taki sposób badamy yy, sprawy, zanim wydamy własne oceny cudzego postępowania? Czy staramy się być tak dokładni i tak wnikliwi, zanim kogoś osądzimy bardzo surowo? Pan Bóg daje nam tu pewien przykład. Niedziałania pochopnego, badania dokładnego. Jest te, są też te słowa pewnym nie tylko przepisem, pewną normą, która miała obowiązywać ówczesnych ludzi, ale również pewnym proroctwem na przyszłość. Pewnym proroctwem dotyczącym tego, jak będzie wyglądał sąd ostateczny, który. Ostatecznie też skończy się ogniem, w którym zginą grzesznicy, inspirator, złali nawet samo zło. Ale nawet oni, gdy w przyszłości zginą. Jednak wszystko to będzie poprzedzone dokładnym zbadaniem przez Pana Boga sprawy. Wyśledzeniem wszystkiego. To jest, czy tu nie widać pewnej idei bliskiej teologii adwentystycznej, tak zwanego sądu śledczego, sądu przed. Przyjściem Chrystusa, by zanim się pewne wyroki wykonają, sprawy były dokładnie zbadane, sprawiedliwie osądzone. I z tej zapowiedzi, jeśli potraktować to jako proroctwo, wynika również to, że tak jak tam nie miało prawa nic pozostać, śladu po odstępstwie i grzesznika, tak ostatecznie, po sądzie ostatecznym, również. Nie pozostanie najmniejszy ślad zła, który mógłby się odrodzić i, przy, i zagrozić przyszłej harmonii wszechświata. Jest w tym, chociaż w słowach surowych, trudnych do zrozumienia, pewna nadzieja na lepszą przyszłość. Bowiem klątwa jest Bożą adekwatną odpowiedzią na problem, równie straszny problem grzechu. Wystarczy tylko pomyśleć. Jak strasznych rzeczy dopuszczają się nawet dzisiaj ludzie, a może zwłaszcza dzisiaj ludzie w skali świata, jak bardzo są bez serca wobec innych ludzi. Bóg na takie rzeczy reaguje, musi zareagować, i w przeszłości też reagował. To, co spotkało Kananajczyków za ich niegodziwości, również względem swych własnych dzieci, było tego przykład. Jeżeli więc zarzucamy Bogu, że posługiwał się strasznym narzędziem klątwy, to powiedzmy, nie posługiwałbym się im nim, gdyby nie grzech. Równie straszny, jeśli nie jeszcze straszniejszy. Bowiem naturą Boga w tym wszystkim nie jest niszczenie. Natura Boża zupełnie jest inna. Naturą Bożą jest raczej tworzenie. Jest raczej ratowanie. I tutaj przychodzimy do wykazania ostatniej z tych tez, przeze mnie postawionych, że klątwa jest kwestią wyboru, ale nie tego, który jest przeklęty. Nie, nie tego, który, nie tego przepraszam, który, który przeklina, czyli tutaj w tym przypadku Boga, że on wybrał autorytarnie, arbitralnie, kogo przekląć, kogo nie. Ale to jest raczej wybór tego, który jest przeklinany. Co oznacza, że może wybrać w swym życiu tak, by nie zostać przeklętym. I tu wstępem jest ta myśl o charakterze Boga, który najpiękniej ukazany jest chyba jak dla mnie w Psalmie 103 i tam kilka wersetów. W Psalmie 103. Czytamy słowa od 8 po 13. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa na wieki, nie postępuje z nami według win naszych, nie odpłaca nam y, według grzechów naszych, lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak lituje się ojciec nad dziećmi, tak lituje się Pan nad tymi, którzy się go boją. Naturą Bożą jest kochać, naturą Bożą jest okazywać łaskę, naturą Bożą jest być dobrym, nie gniewać się na wieki, odpuszczać nam grzech, oddalać od nas występki nasze. Taka jest natura Boga. Inne fragmenty, choćby z Księgi Ezechiela z 33 rozdziału, mówią, że Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Tak jak nie miało podobania choćby śmierci owych Kananejczyków, których ostatecznie ta śmierć spotkała. Jednak jak mówi znowu pewien fragment z pierwszej księgi mojżeszowej z 15 rozdziału, pewna zapowiedź, że Izraelici nie mieli wejść do tego Kanaanu, aż dopełni się wina Amorytów. Te fragmenty pokazują, że tak ze 400 lat Pan Bóg czekał, aż miała dopełnić się wina Amorytów. Nawet kiedy Bóg widzi, że jesteśmy winni, czeka, 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 cierpliwie czeka. Chociaż omawiamy dzisiaj bardzo trudne kwestie, które wielu ludzi oddalają od Boga, ja widzę w tych opisach Boga czekającego do ostatniej chwili i który reaguje dopiero wtedy, gdy już musi zareagować. Wracamy do tej ostatniej tezy, że klątwa jest kwestią wyboru, ale wyboru nie tego, który przeklina, ale tego, który jest przeklinany. Z jakiego bowiem powodu w innej straszliwej rzeczy starotestamentowej, w potopie, z jakiego powodu ludzie w potopie poginęli? Czy dlatego, że Pan Bóg wydał na nich taki wyrok? Czy dlatego, że nie chcieli przyjąć łaski zbawienia? W postaci arki, do której mogli wejść. Raczej tu drugi. Nie chcieli okazać skruchy, nie chcieli wejść do tej arki. Dokonali błędnego wyboru. Nie zginęli, bo byli grzesznikami. Zginęli, bo nie chcieli przyjąć odkupienia, bo chcieli grzesznikami pozostać. Biblia mówi o jeszcze jednym człowieku, i to już jest konkluzja nasza na dzisiaj. Biblia mówi o jeszcze jednym człowieku, który został przeklęty, został stracony i to okrutnie stracony. Chociaż wbrew wszystkiemu dokonał właściwego wyboru. Mówi o kimś, kto grzechu nie popełnił, a mimo to zginął. Zginął dlaczego? Bo jak mówi Księga Izajasza w 53 rozdziale, Nasze grzechy wziął na siebie. Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Tym kimś jest Jezus Chrystus. W moralnych kwestiach nigdy nie dokonał błędnego wyboru. Zawsze pozostał wiernym Bogu. Nie przekroczył żadnego z Bożych przykazań a mimo to spadła na Niego klątwa i jej skutki w postaci straszliwej śmierci. Czytamy o tym w liście do Galacjan, w rozdziale trzecim i wersecie trzynastym. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano... Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Ewidentnie Pan Jezus został przeklęty za nas, bo wziął na siebie nasze grzechy. I w tym objawia się ta miłość Boga, który chce rozprawić się z grzechem, a jednocześnie chce uratować grzesznika. Dlatego i ty, drogi słuchaczu, możesz być dzisiaj uratowany. Dziś i na wieki, jeśli tylko uznasz i przyjmiesz tę ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, który za ciebie i za mnie przyjął na siebie grzechy nasze, chociaż sam był bezgrzeszny. Przyjął nie tylko grzechy, ale również Odpowiedzialność za nie i poniósł za nie karę, którą winniśmy ponieść ty i ja. Przyjął na siebie klątwę i jej straszliwe skutki, żebyś, czy ty, czy ja, żebyśmy nie musieli tej klątwy i tych skutków ponosić. Dlatego, choć omawialiśmy dzisiaj bardzo trudny temat. Choć go zaledwie dotknęliśmy, jest w nim nadzieja, a ta nadzieja i zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Zapraszam teraz na krótką przerwę muzyczną. tam ponownie. Na czacie mają państwo możliwość zadawać mi pytania związane z tym tematem i jest kilka już pytań. Postaram się na nie odpowiedzieć. Nie wiem czy na wszystkie odpowiem zgodnie z oczekiwaniami. Jeżeli po prostu nie będę potrafił, to powiem, że nie potrafię. Internauta Alex pyta: to, że w Starym Testamencie Bóg nakazywał Izraelitom mordować ludy pogańskie, czy przyczyniło się do formułowania w islamie prawa, które pozwalało zabijanie, na zabijanie niewiernych? A, niełatwe pytanie, ale może zacznę od kwestii owego nakazywania przez Boga Izraelitom mordowania, jak wyraził się internauta, ludów pogańskich. Um, nie chciałbym tutaj wyjść na obrońcę kary śmierci, stąd te moje początkowe zastrzeżenia jeszcze przed dzisiejszym wykładem, um, że nie chcę być źle zrozumiany, ale um, słowo mordować może sugerować jakąś, y, 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 jakiś bardzo zły zamiar ze strony Boga i Izraela względem tych, tych ludów. Chociaż oczywiście ostatecznie sprowadziło się to do odebrania im życia, ale gdybyśmy spojrzeli na systemy prawne, w których wykonywana jest kara śmierci na ludziach absolutnie winnych popełnionych przestępstw i to bardzo poważnych, skoro taka kara zostaje wobec nich orzeczona, to przecież tym, którzy Wykonują wyrok wymiaru sprawiedliwości po legalnie odbytym procesie, po sprawiedliwym osądzie sprawy. Czy można im postawić zarzut mordowania? Można co najwyżej powiedzieć, że zostało tym skazanym w sposób legalny, na podstawie prawa, po sprawiedliwym procesie odebrane życie ale nie można powiedzieć, że zostali zamordowani. W pewnym sensie widzę tutaj Izraela Starotestamentowego zdobywającego Kanaan jako przedłużone ramię Bożej sprawiedliwości. W tym doraźnym sądzie Bożym, jeszcze przed sądem ostatecznym, który dotknął te narody za, jak mówi choćby, Piąta Księga Mojżeszowa, jeśli dobrze pamiętam, w rozdziale chyba dziewiątym: Za niegodziwość, nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość, mowa o Izraelu i prawość Twojego serca, idziesz, by wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan Bóg Twój przed Tobą. I aby dotrzymać słowa, które Pan Bóg dał Abrahamowi. A więc z uwagi na niegodziwość, spotkał ich ów doraźny sąd Boży, a wyciągniętym ramieniem Bożej Sprawiedliwości do dokonania wyroku, który na nich został wydany. Wyroku po długim okresie zwlekania, gdzie Pan Bóg liczył na to, że te narody się nawrócą, że te narody odejdą od tych ohydnych, obrzydliwych praktyk, które się dopuszczały względem choćby własnych dzieci. Niestety tak się nie stało. I Bóg zagrzmiał, a tym piorunem był naród izraelski, tym, który uderzył. Dlatego nie nazwałbym tego mordowaniem, a po prostu odebraniem im życia. Czy Miało to jakiś wpływ i przyczyniło się do późniejszego sformułowania w islamie prawa, które pozwalało na zabijanie niewiernych? No nie sądzę, dlatego że w islam kształtował się wieki, wieki po chrześcijaństwie, to przecież siódmy i późniejsze wieki po Chrystusie. A więc to już czas, kiedy przynajmniej jeśli chodzi o chrześcijaństwo, Stary Testament został jeszcze obudowany Nowym Testamentem i tym dopowiedzeniem Pana Jezusa do nauk starotestamentowych takich kwestii, jak, jak właśnie mił i nieprzyjaciół swoich, a tego typu sformułowanie nie mamy, przecież. W Koranie, w Koranie który, który ukształtował się na terenach, na których już żyli i Żydzi, i chrześcijanie. Myślę więc, no, nie mam aż takiej, wiedzy, aż takiej wiedzy, która dotyczyłaby pochodzenia poszczególnych doktryn w poszczególnych religiach i wyznaniach ale nie sądzę, żeby akurat islam w tym zakresie kierował się Starym Testamentem. Chociaż podobieństwo oczywiście pewne jest. Ten sam internauta pyta dalej, czy rzucanie klątwy na ludy pogańskie nie przeczyło miłości Boga, którego możemy spotkać w Nowym Testamencie. Przy powierzchownej ocenie sytuacji może się tak wydawać. Ale jeden obraz lepszy niż tysiące słów. Może więc spróbujmy sobie wyobrazić lekarza, który ma do czynienia ze zgangrenowaną kończyną i który, chcąc uratować całego człowieka, całego pacjenta, decyduje się obciąć mu tę nogę. A pacjent, który być może nie rozumie powagi sytuacji, w jakiej się znalazł. Próbuje oskarżać tego lekarza o jakieś okrucieństwo. Próbuje się bronić. Mówi nie, nie zgadzam się. Nie rozumie, że za chwilę jeszcze, jeszcze chwilę, a choroba ze zgangrenowanej kończyny rozleje się na całe ciało i już go nic nie uratuje. I tę kończynę trzeba odciąć żeby uratować całe ciało. W pewnym sensie tak należy tłumaczyć decyzję Boga o sprowadzeniu swego czasu potopu na świat. W pewnym sensie tak należy tłumaczyć owe decyzje Boga odnośnie narodów kananejskich. I nie przeczy to miłości Boga, bo być może gdyby tych ruchów Pan Bóg Gdyby na te ruchy Pan Bóg się nie zdecydował, być może świat już dziś by nie istniał z uwagi na, na rozplenienie się zła do tego stopnia, że świat zniszczyłby i ludzkość zniszczyłaby sama siebie dużo wcześniej i może byśmy nawet dzisiejszych dni nie dożyli. Dlatego widzę w tym raczej wyraz trudnej, bo trudnej. Do zrozumienia i akceptacji, ale troski Boga o całą ludzkość, że na pewnym etapie dziejów w tej ludzkości, pewnym grupom, nawet całym narodom, Bóg odmówił dalszej racji bytu, tym, które były w szczególny sposób zdeprawowane. Po prostu odciął zgangrenowane kończyny. Jeśli chcemy mieć do Niego oto pretensje, to rozumiem że będziemy też je mieli do każdego lekarza, który w imię ratowania pacjenta decyduje się odciąć pewne części jego ciała. Czytam dalej od internauty Filipa pewne stwierdzenia i pytania. Rozumiem, że dziś... Też nawet całe państwo może być pod klątwą, jeśli prawie cały naród, który stanowi większość religijną, uprawia bałwochwalstwo. A więc oddaje cześć całej rzeszy pośredników i zastępom niebieskim, a nawet gwiazdom i gwiazdozbiorom, co według piątej księgi mojżeszowej karane jest śmiercią. Jak się ma to do dzisiejszych czasów? Bo wie pastor, co by się stało, jakby ktoś na internauta pisze jasnej górze, zniszczył pewien obraz kultu. Poszedłby siedzieć za obrazem uczuć religijnych. Myślę, że tutaj no, tak, najpierw trzeba przyznać interna internaucie rację, że takie fragmenty są w Starym Testamencie. Że mamy te wezwania o karanie, o karanie śmiercią tych, którzy dopuszczają się nawet bałwochwalstwa, zwykłego bałwochwalstwa, już nawet nie mordowania dzieci i składania ich ofiar w ofierze Bogu Molochowi, ale nawet bałwochwalstwa, czyli czczenia przedmiotów, obrazów, posągów, rzeźb, oddawanie im czci należnej niewidzialnemu Bogu. Ale czy to oznacza? Że skoro w Starym Testamencie były takie wskazania, że chrześcijanie dziś mają się nimi kierować i niszczyć te, nawet dziś istniejące przedmioty kultu? Czy w jakiejś mierze właśnie nie bylibyśmy podobni do wyznawców współczesnych, najbardziej radykalnych wyznawców Allaha, którzy są gotowi niszczyć, Mające po kilka tysięcy lat yy, zabytki historii, yy, zabytki wskazujące na to, w co kiedyś wierzono, na przykład posągi Buddy, czy starożytne świątynie, które dziś zwiedzamy, czy mielibyśmy tak jak oni je niszczyć? No bo jeżeli obrazy na jasnej górze, to dlaczego nie? Starożytne zabytki bałwochwalstwa do dzisiaj podziwiane, może nie czczone, ale podziwiane. Czy mamy do dziś zachowywać się jak Gedeon, który na początek swej służby, ten starożytny sędzia izraelski, rozpoczął od obalenia posągu Bala, czym zasłużył sobie na przydomek Gedeon Jerubal? Czy mamy wchodzić do kościołów tych, które oddają cześć posągom i obrazom i niszczyć ich posągi i obrazy? Rzeczywiście dzisiaj byśmy poszli za to, mówiąc kolokwialnie, siedzieć za obrazę uczuć religijnych. Ale czy rzeczywiście tego dzisiaj Pan Bóg wymaga od nas? Myślę, że myślę, że dzisiaj tego, czy też nawet karania śmiercią tych, którzy to uprawiają. Gdybyśmy chcieli być aż tak dokładni, należałoby na tej jasnej górze nie tylko zniszczyć um, jakiś obraz, ale również może pozabijać wszystkich zakonników? Czy tego rzeczywiście chce od nas Pan Bóg? Myślę, że nie uwzględniamy, podnosząc takie pytania, um, pewnego kontekstu, również zmieniającego się podejścia ludzi do wartości ludzkiego życia. I również pewnego zmieniającego się podejścia Boga nie tylko do bałwochwalstwa, bo to podejście się nie zmienia, ale do ludzi i do ludzkiego zrozumienia na przykład wartości życia. Na te starotestamentowe fragmenty należy nałożyć, zinterpretować je przez wymiar Nowego Testamentu. Słów Jezusa o miłowaniu nieprzyjaciół, słów Jezusa o puszczaniu płazem czasów niewiedzy, tak jak Pan Bóg puścił starożytnemu Izraelowi płazem czasy niewiedzy i nawet tolerował pewne formy z ich strony niewierności, nielojalności względem przykazań Bożych z uwagi na ich niewiedzę, niemożność zrozumienia pewnych, pewnych yy, Bożych ideałów. A skąd wiemy, czy dzisiaj ci ludzie, nie oddając ci posągom i obrazom, z uwagi na niewiedzę odnośnie Bożego ideału w tym zakresie, dlaczego mamy tych ludzi aż tak surowo dzisiaj oceniać? Jeśli chcielibyśmy w jakiś sposób, yy, yy, nie wiem... Wyrazić na nich pomstę za naruszanie Bożych Przykazań, to może posłuszmy się słowami apostoła Pawła, choćby z listu chyba Rzymian do Rzymian: Zostaw pomstę, pomsta do mnie należy. Zostawmy ją Panu Bogu i ocenę, czy ci ludzie świadomie popełniają bałwochwalstwo, czy nieświadomie tkwią w tym, w czym ich wychowano, jeszcze nie rozumiejąc, jak wspaniały jest Bóg. I przy której to wspaniałości wszystkie obrazy pana Boga bledną. Internauta, który się nazywa Gość Jeden, pyta, czy człowiek może przekląć drugiego człowieka? I czy może zrobić to na przykład w imię Boga? No i drugie pytanie, czy grzech to klątwa? Zacznę od tego drugiego, jeśli je dobrze rozumiem. Czy grzech to klątwa? Myślę, że odpowiedziałem podczas mojego wykładu dzisiejszego, że klątwa to jest raczej odpowiedź na grzech. To jest raczej odpowiedź na grzech. Chociaż surowa, to adekwatna do okropności grzechu, do powagi grzechu. Czy człowiek natomiast może przekląć drugiego człowieka? Myślę sobie w tym momencie o takim fragmencie, ale muszę najpierw zobaczyć do Biblii, czy go dobrze tutaj oddam. O takim fragmencie z listu do Koryntian. Chyba pierwszego listu. Gdzie e, może nawet słowo to nie jest użyte, ale idea pewnego przekleństwa jest tu oddana. Apostoł Paweł pisze do Koryntian, że słyszy się powszechnie o przeteczeństwie między Wami, to piąty rozdział, takim nawet, którego nie ma między Poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną Ojca swego, a Wyście się wzbili pychę. Wpychę, zamiast raczej zasmucić się i wykluczyć spośród siebie tego, kto się takiego czynu dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakby był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, by duch był zbawiony w dzień pański. Słowo. Klątwa nie zostało tu użyte, ale w jakimś sensie jest tutaj oddane, oddana ta idea odcięcia się od tego, który dopuszcza się rzeczy niedopuszczalnych, jawnego łamania przykazań Bożych pośród ludu Bożego. Jeśli będziemy to tolerowali, to te jego grzechy rozleją się na innych. I tu Paweł krytykuje zbór za zbytnią niefrasobliwość, za folgowanie temu grzechowi w łonie zboru korynckiego. I mówi: pozbądźcie się takiego człowieka. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby go zabić, ale żeby go wykluczyć ze zboru. Po oczywiście pewnym. W procesie dyscypliny zborowej nakreślonym choćby w 15, choćby w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza od wersetu 15 polecam, spójrzmy tam taki proces dyscyplinarny postępowania zboru z grzesznikami jest przedstawiony. I jeśli jakiś grzesznik tkwi w grzechu i nie chce go porzucić, tam jest powiedziane, ma być dla ciebie jako poganin, jako celnik. I masz takiego wykluczyć właśnie ze zboru. A więc w jakimś sensie można przekląć drugiego człowieka, cokolwiek zwiążecie, mówi Bóg, na Ziemi będzie związane w niebie, cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane, ale tylko po takim postępowaniu, jak Pismo Święte mówi, dokładnie takim samym, pewnym procesie dyscyplinarnym, pewnego dokładnego zbadania żeby nie ocenić człowieka pochopnie, a przez to być może niesprawiedliwie. I może jeszcze jedno pytanie. Skoro mowa o prawie, to będę wdzięczna za odpowiedź na pytanie, czy to prawda, że od któregoś roku 1980 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego z korporacją, a nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie wiem, czy internauta czy internautka pyta o Kościół Adwentystów w Polsce, czy Kościół Adwentystów na świecie i jakąś formę regulacji jego sytuacji prawnej w danym państwie. Myślę, że Kościół Adwentystów jest kościołem światowym, ogólnoświatowym, obecnym w ponad 200 państwach świata i w każdym z tych państw jego sytuacja prawna względem państwa, w którym funkcjonuje wygląda nieco odmiennie. Jeśli chodzi o nasze państwo, to od 1947 roku... Kościół nasz, 1947 roku, Kościół nasz jest kościołem uznanym przez państwo, posiada osobowość prawną, a w Polsce, a w Polsce ta osobowość prawna zyskała jeszcze, powiedziałbym, wymiar jeszcze poważniejszy w roku 1980. 95, 95., kiedy została uchwalona ustawa o stosunku państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, która potwierdziła osobowość prawną Kościoła Adwentystów jako całości i szeregu tak zwanych osób prawnych naszego Kościoła. Jak to jest w innych państwach? Nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę jednak, że być może chodzi tutaj również o to, że obok kościoła, jako instytucji o charakterze powiedziałbym duchowym, być może jeszcze funkcjonuje właśnie jakaś korporacja, do której należy majątek kościelny. Tak jak miało to miejsce w Polsce przed wojną. Gdy Kościół nasz nie posiadał osobowości prawnej, nie był uznany przez państwo, a przecież miał potrzebę posiadać choćby kościoły, kaplice, w których mogli gromadzić się wierni, i nie mogąc uzyskać osobowości prawnej od państwa, po prostu Kościół założył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nazwaną wtedy Konstrukcja. Była to spółka budowlana, która zajmowała się budowaniem kaplic, budowaniem budynków, nabywaniem ich, sprzedawaniem. Cały majątek kościelny nieruchomy był w niej zgromadzony, a władzami tej spółki były każdorazowe władze kościoła. Być może są państwa na świecie, gdzie kościół w ramach dopuszczalnych tam przepisami prawa właśnie w taki sposób zarządza swoim majątkiem. Nie widzę w tym nic dziwnego, jak po prostu dopuszczalną w danych warunkach. Yy, yy, możliwość zarządzania tym, co do Kościoła należy, co przecież wiernym jest potrzebne do tego, by, by prowadzić kult. O ile nie chcemy się zgromadzać li tylko pod gołym niebem, a nie w kaplicy. Myślę, że tym mało duchowym akcentem przyszło nam zakończyć yy, yy, dzisiejsze spotkanie, dlatego że pytań więcej już nie ma. Chciałbym jednak, byśmy wrócili myślami na te ostatnie minuty, właściwie sekundy już naszego dzisiejszego spotkania, do tych wszystkich duchowych kwestii, które dzisiaj poruszaliśmy i byśmy na chwilę skłonili głowy nasze do modlitwy, w myślach przypomnili sobie o tym wszystkim i poddali nasze myśli Bogu. Nasz dobry Panie i Boże, chcemy Ci dziękować za ten czas wieczorny wspólnie spędzony nad Twoim Słowem. Chcemy Ci dziękować za to, że pomagasz nam dzięki Twojemu Słowu zrozumieć nawet tak trudne zagadnienia, które dziś poruszaliśmy. Że nawet w nich, Panie, możemy widzieć nadzieję na ostateczne rozwiązanie problemu grzechu we wszechświecie, że on się kiedyś zakończy i nie pozostanie po nim nawet ślad. Dziękujemy Ci za to, Panie, że cokolwiek spotka ten świat, spotka po sprawiedliwym rozsądzeniu, Panie, wszystkich przypadków każdego człowieka, nie tylko narodu, ale każdego człowieka. I że nie zrobisz, Panie, nic jeśli wcześniej każda sprawa nie zostanie przez Ciebie zbadana. I wierzymy, że Twoje wszelkie wyroki będą sprawiedliwe. I dotkną ten świat po to, aby, aby zbawieni, my jako zbawieni, abyśmy mogli żyć w przyszłym świecie bez grzechu. I za to Ci Panie dziękujemy, że w tych obrazach starotestamentowych Pokazałeś nam również, że chcesz kiedyś ostatecznie rozprawić się z grzechem i nie pozostaniem po Nim nawet ślad. Tą nadzieją, Panie, żyjemy, jako że dzisiejszy świat bardzo cierpi od grzechu i potrzebuje Twojej interwencji. O nią Cię Boże prosimy, jak najszybsze przyjście Pana Jezusa Chrystusa, który położy temu, co dziś się na świecie dzieje Kres. I da początek. Nowemu światu. Oto Cię Boże prosimy za to wszystko Ci dziękujemy. I prosimy od Ducha Twego Świętego, żeby wspierał nas, gdy czegoś nie rozumiemy, żebyśmy nie tracili wiary. Przez Pana Jezusa Chrystusa wysłuchaj modlitwy naszej. Amen.